I zatrąbił trzeci anioł i spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia. Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi. Objawienie Jana, 8 rozdział, 10 werset, 13 werset. Kosmos w swej nieskończoności i tajemniczości może przerażać niejednego z nas. Od czasu do czasu media przekazują wiadomości o możliwym uderzeniu asteroidy w Ziemię lub też o niebezpieczeństwach, jakie mogą spowodować odpady kosmiczne. Może przypominamy sobie satelitę UARS, który przez wiele lat mierzył stężenie gazów wysoko nad Ziemią. Jego ponowne wejście w atmosferę w 2011 roku było wielkim wydarzeniem, szeroko komentowanym w mediach. Amerykańska Agencja Kosmiczna podawała, że ów satelita nie spali się całkowicie, lecz rozpadnie się na części. Obliczono nawet, że prawdopodobieństwo trafienia człowieka odłamkiem statku kosmicznego wynosi 1 do 3200. Ostatecznie satelita wpadł do Oceanu Spokojnego, nie wyrządzając nikomu żadnej szkody. W dzisiejszym wersecie czytamy o pewnej gwieździe, która spadnie na Ziemię. Zwróćmy uwagę na poważne ostrzeżenie zawarte w trzykrotnym biada. Biada, biada, biada mieszkańcom Ziemi. Dotyczy ono ludzi, którzy mieszkają na Ziemi. Tych wszystkich, którzy nie nawrócili się do Boga i z tego powodu nie znajdują się wśród zbawionych w niebie. Bo przed tym zdarzeniem wszyscy niebianie już opuszczą Ziemię, a to będzie w momencie pochwycenia. Natomiast ci, którzy po pochwyceniu staną się nawróconymi do Boga, czyli niebianami, to ci jeszcze chwilę będą na ziemi cierpieć prześladowania za swoją wiarę. Natomiast ci ludzie, którzy się nie nawrócili do Boga i z tego powodu nie znajdują się wśród zbawionych w niebie, ci ludzie pozostaną na ziemi w oczekiwaniu na serię sądów, które wtedy nastąpią. To będzie ich dom, gdzie spotka ich straszny sąd. Słowo biada nie musi przerażać tego, kto wierzy w Chrystusa Jezusa, bo nie musi się bać tego, co zabije jego ciało, ale duszy zabić nie może, gdyż jego ojczyzna jest w niebie. Chrześcijanin oczekuje swojego Pana, który zabierze go przed tymi wydarzeniami do jego prawdziwego domu, do nieba. A gdzie znajduje się Twój dom?